to będzie dobrze! Witajcie, moi drodzy! Straszne rzeczy znalezione na kamerach! Dzisiaj straszne rzeczy znalezione na kamerach i to już, moi drodzy, druga część? Czy trzecia? Chyba druga! W każdym razie pierwsza przyjęła się bardzo dobrze, a druga nie wiem jak się przyjęła, bo nie wiem czy była druga, więc jeśli to jest druga, no to witam was w drugiej części. Bez rekwizytu takiego, jakim jest koc przeznaczenia. Ja się muszę owinąć, bo ja się boję. Jest peleryna, ciotka Grażyna, babcia Halina. Teraz już niczego się nie boję. Bawmy się dobrze, a jak macie więcej takich filmów, albo na przykład teraz będziemy oglądać takie filmy z Google Maps, a jakbyście chcieli straszne rzeczy znalezione w Google Maps, no też dajcie znać. Straszne albo dziwne. Także tyle. Mistrzowski łokieć, trzymajcie się, let's go, zacznijmy, chciałem się pożegnać, to jeszcze za wcześnie, lecimy, let's go. Okej, zaczynamy od kobiety, która coś tam sobie przybliża i mówi o kościele, o pewnym kościele, w którym w środku znajduje jakieś popaprane rzeczy i to mogą być jakieś duchy. O kuźwa, przecież to było w trakcie jakiegoś obrzędu. Panie, bardzo źle. Teraz jest lepiej, teraz się czuję bezpieczniej, spokojnie. Leżące ciało, całe w keczupie, znalezione gdzieś w górach. Co ty gadasz? To nie było jakieś ukartowane, zobaczcie jak on czy ona przybliża i to z samej góry. Jak to się zorientować, jak to przybliżyć i które miejsce? Ona musiała po 15 razy to sprawdzać. Może to jest jakiś podłożone. I to jeszcze na TikToku. Hidden on Google Earth, czyli ukryte miejsca na Google Mapsie. Zombie. Tutaj będą jakieś zombie prawdopodobnie. Czyli znajdą się też ponure postacie, które Walking Dead na autostradzie gdzieś przemierzają te autostrady. No i to wygląda... Co? Czyli jacyś ludzie po prostu gdzieś tam stali na polu, dość porąbane, ale spokojnie. Tutaj, czy to jest legendarny Kraken? Przybliż. O Jezu, jakie zbliż... Co to jest? Albo rafa koralowa, która gdzieś tam to uwieczniła, albo Kraken. Nie wiem, to jest creepy. Czyli co, znowu na ulicy znajduje się pewnie jakiś serial killer. Czy będzie miał kosę z drzemem? Okej, okay, ludzie w dziwnych ma... Co? Co to za bal przebierańców? Oni szli na Halloween zbierać cukierki po pobliskich domach. Tam chyba nie było domów, to była sama ulica. Quiesesto, quiesesto. Po jakiemu to się mówi? Area 51. Okej. Nie, no to jest... Nie, no to jest absolutna ustawka. To jest absolutna ustawka, gdzie w środku po prostu znajdują się ludzie i to oni, to jest jakieś muzeum prawdopodobnie, muzeum strefy 51 prawdopodobnie. Nie ma czego tu się bać. A co to jest? Czy to jest kolejne ciało w keczupie znalezione gdzieś na środku pustyni? Pomarszczone czoło pustyni. No co to jest? Tutaj... O kurde. O kurde to... A ja wiem co to może być. Chwileczkę, to jest miejsce, w którym zostaje kurz albo pył za jakimś samochodem, prawda? Chociaż tu by też zostawał. Chociaż to jest zbliżenie takie z bardzo, bardzo góry. Więc wiecie o co chodzi. Nie no, nie przesadzajmy, nie może być aż tak źle, okej? Okay? A tu o Siren Head up nawet będziemy mieli gdzieś w Nowej Zelandii. Auckland prawdopodobnie, o kurde. O kurde, czyli Nowa Zelandia jest siedziskiem Siren Head. Gdzie zbliżenie? A, w strefie 3D, okej. I tutaj stajemy na polu. Dzieci, jak... Co to za tuba? To była kurka, ogromna kurka, taki grzyb, który gdzieś też tak wyglądałem jak takie tutki. Znalazłem megalodona i to prawie w tym samym miejscu, co... Już to jest ryba. To jest mała ryba. Nie przesadzaj. A, że taki, o, że taki duży. Ej, faktycznie jakby zrobić zdjęcia odświeżenia Google Mapsa na całym świecie teraz w tym momencie, to może by się udało na nowo uchwycić takiego megalodona. A tutaj mamy laleczkę Chucky, albo jakiegoś, nie wiem. Tego. Ten, co Huggies jadł. Szkockiego. Potwora z Loch Ness. Laleczka Chucky jedzie na motorze. Po prostu założył, wjechał też na Halloween zbierać cuksy w pobliskich okolicach. No, już nie przesadzajmy. Duch małej dziewczynki w takim miejscu, prawdopodobnie gdzieś tutaj, w tym domu. A czemu od razu duch? A to ona co, nie mogła być po prostu... Czy była jakaś firanka w ogóle? Nawet nie był człowiek. Nie bójcie się. Nie możesz się bać, bo tu nic złego się nie wydarzy. A tutaj... Znalazłem Titanic. Wrak Titaniku, gdzieś pod spodem. Chwileczkę, nie że wrak Titaniku, tylko jakiegoś statku, nie koloryzuj. No trochę creepy te rzeczy, ale to nie jest koniec, spokojnie. Dom Hernandezów. Okej, będziemy mieli tutaj do czynienia z domem Hernandezów, którzy coś usłyszeli. Prawdopodobnie otwierane się drzwi i coś na kamerach. I na tych kamerach, a akurat to zostało nagrane i to 22 sierpnia, czyli 3 dni po mojej urodzinach, mojej siostry. Prawdopodobnie ona tam udzieliła wywiadu. A na tych kamerach zobaczyli jak ktoś przebiega. Mógł to być duch albo ktoś po prostu uciekł ze szpitala psychiatrycznego. I też takie rzeczy się zdarzają po prostu, gdzie aż miał cząstwo, później przebiegają gdzieś przy... No robią sobie żarty z ciebie, a ty się boisz, masz obsraną dupę i w ogóle nie wiesz co się dzieje. Także ta kobieta gdzieś tu za samochodami biegła. I raczej nie jest to duch, tylko powiedziałbym, że jest to
obstawiam dość z zakładu psychiatrycznego, porąbane. Zamek tutaj wykrył detekcję w jednym z domu, po prostu zamek, no dorbel, no, na dzwonku gdzieś tam było to widać, że zaraz ma podejść wizytor i podchodził bardzo często. Wczoraj, dzisiaj i w różnych odstępach czasowych, aż w pewnym momencie został po prostu uchwycony. To jest facet pomalowany albo i kobieta, która ma bardzo mocno pomalowane oczy i nie dość tego, nigdy w życiu nie złapali jeszcze tej osoby. Po prostu ona podchodziła w losowych momentach i detekcja dzwonka gdzieś tam to wykrywała. Także, no w nocy spotkać coś takiego na dzwonku, że ktoś stoi i wpatruje się. No bardzo słaba sprawa, też bym się zastanawiał. I zastanawiam się, czemu ona ma 95% baterii i ma załączone oszczędzanie energii. To jest marnotrawstwo baterii, szybciej psują się iPhone, okej? Okay? Tutaj mamy rodzinkę, która zasnęła sobie na dole na kanapie oglądając jakieś tam filmy. Czy to jest prawdopodobnie Black Mirror? To może być oglądanie Black Mirroru. A ktoś włamał się do ich domu i prawdopodobnie wszedł od góry? Może i oglądają Black Mirror, nie wiem, ciężko powiedzieć. I ta osoba, zobaczcie, jak powoli idzie. To znaczy, dostała się do domu, ona jest tam na schodach. Nie wiem, czy wy już ją widzicie. Zayn Malek, tamten gościu się nazywał, co dostał Oscara, co był w telewizji. Nie, muszę zwrócić uwagę na kogoś strasznego, a nie na gościa w telewizji. W każdym razie, zobaczcie, ona już powoli podchodziła do schodów. Chciała schodzić po stopniach, ale zorientowała się prawdopodobnie. Ta osoba, persona, bo nie mówię jako ona, że kobieta, tylko ona jako osoba. Zorientowała się, to jest raczej gościu. Czy on ma baseballa w ręce, czy to są... Nie, chyba tylko ręka, jakaś dziwnie zgięta, ręka jak złamana na węgorza, opiera się o ścianę, zostawia ślady DNA, bardzo niebezpieczne, po co to robisz, w sensie, nie, to jest jednak facet, który jednak stwierdził, że ktoś jest w środku, miał być włamywaczem, burglarz po prostu, czyli jakoś sobie dorabiał, ale dodatkowo zostały wychwycone też jego zdjęcia, jak jechał na rowerze, przez to oczywiście, przez kamery łatwiej było go złapać, ale było naprawdę niewiele do tego, żeby złapać jakiegoś rzezimieszka na kamerach, no bo to też jest straszne, jakby siedzisz spokojnie w swoim domu, nagle masz włamywacza, który chcecie obrobić, więc to jest, no, porąbana sprawa, bym powiedział, a ludzie znajdują różne obejścia, żeby gdzieś tam się dostać. W każdym razie nie zszedł niżej, bo zauważył, że gdzieś tam na kanapie leży to małżeństwo, które po prostu ogląda sobie serial, więc stwierdził, że trochę postoi i w pewnym momencie po prostu wyszedł z domu, nic nie kradnąc prawdopodobnie, albo nie kradnąc nic z tego piętra, tylko gdzieś tam raczej działał sobie na górze, okej? Tu mamy porąbaną akcję, w której podjechał gościu białą furgonetką, zaoferował coś 8 i 6 lat, a sąsiedzi niczego nie zauważyli, a to dziecko było zachęcane przez tego mężczyznę, żeby podeszło do niego, a matka od razu zabrała to dziecko. Chciał po prostu zrobić kidnap, czyli porwać prawdopodobnie tą dziewczynkę. I to było dość niebezpieczne, bo jeżeli najmłodsza córka, bo to była prawdopodobnie córka, chciałaby podejść do tego pana, to jest porwanie. Na szczęście wszystko zostało uwieczone na kamerę. Kurde, porąbane! A tutaj jesteśmy w środku jakiegoś sklepu, prawdopodobnie lombardu, i tutaj sam zaczął chodzić konik na biegunach. W sensie sam się rozkręcił. On się powoli zaczął ruszać. Działy się w tym miejscu trochę popaprane rzeczy dodatkowo. Nie wiem, czy zostaną też pokazane, bo kiedy... I tu jeszcze widzieliśmy, jak... O Jezu, czy tu coś przebiegało? Czy tu coś przebiegało przez środek, takie beżowe, powiedziałbym? O, w tym momencie... Widzieliście to? Jeb! Tam coś na bank przebiegało. Uciekło i to dość szybko. I ten I zleciał jeszcze! To myszy! Sanepid by się przydał w tym sklepie, a nie egzorcyści, wiecie o co chodzi. A tutaj jakaś dziewczynka dodatkowo się bawi. To będzie bardziej urealnione, jak faktycznie coś teraz albo się przewróci, albo spadnie. Ale no spokojnie, gdzieś tam jest to nagrane na security cameras. Ona się przestraszyła, bo kichnęła! I tamten też spieprzył od razu. Mordo, zamiast na gwoździach, na plastrach Tesa przykleja i wszystko będzie się trzymało bardzo długo. Albo było na plastrach Tesa przyklejone i wystarczyłoby gwoździa. No to różnie to odbierać, bo nie wiem. Ludzie dalej eksplorujący ten jego zakład. Działy się różne rzeczy. Nie wiemy, czy to było pod różnym kątem. Ten mężczyzna bardziej przestraszył się po prostu tego, że on tego nie dotykał. Tam się nic nie wydarzyło. A tutaj, czy to jest jakaś małpka? Coś spadło z Może miejsce, w którym znajdowali się ci ludzie, prowadziło jakieś, nie wiem, dziwne anomalia. I te rzeczy po prostu sobie gdzieś tam spadały. Tam zaraz też coś się wypieprzy ze ściany. Coś... Obrazy. Po prostu same obrazy spadają. No to była plastikowa kartka, więc wystarczy, że zawiało. To jest koloryzowane. Tutaj mamy jakieś dziwne zachowanie behawioralne kotów, które o godzinie... O północy, o godzinie 12, podchodziły do drzwi i zaglądały. Myślały, że coś tam się może dziać. Koty wiedzą, koty i zwierzęta często wyczuwają takie paranormalne rzeczy, w szczególności zwierzęta i w szczególności psy, bo wiele razy wykorzystywane nawet w filmach było, że pies szczeka na jakieś miejsce, co między innymi oznacza, że gdzieś tam w pobliżu znajduje się jakiś duch. No i tutaj są tylko półki. Aha, i za tymi drzwiami były półki, więc może o północy działy się takie rzeczy, że przychodziły jakieś, nie wiem, dzieci, ktoś robił sobie głupie żarty, no i tam była półka z butami, więc ktoś przychodził i chciał zabierać te buty, tak? Tutaj, o, widzimy, że jednak ktoś się chował. W tym miejscu tego nie widzimy, a tutaj już to jest. No po prostu ktoś w kaptur... Chciał ci zabrać nowe New Balance, które wystawiłeś za drzwi. No dziwnie, ten zawinął się w kulkę, w ogóle nic nie chciał więcej robić, ten czarny. Natomiast ten drugi Filemon, ten z białym brzuchem, w sensie z białym pyszczkiem nawet. No, no te koty zachowywały się zdecydowanie dziwnie. Na pewno czuły jakieś dziwne...
tu latała mucha! Na bank latała mucha, no nie panikuj. On po prostu aż stanął, bo mówi, chce ją pierdyknąć. No mucha, jakiś komar lata, no bez przesady. O, i jakieś rzeczy spadające ze ściany. No, to mógł być ten komar, mógł być dość silny. Taki Mariusz Pudzianowski wśród komarów. Czy ja wiem, nie dramatyzowałbym chyba. Nie, jeszcze krzesło się buja. Jeszcze krzesło się buja. To jest bardzo dziwne. Te komary mają bardzo dużą siłę. Więc moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie strasznych rzeczy złapanych na kamerach. Jest tego znacznie więcej. Także jeżeli chcecie widzieć kolejne rzeczy, no to dawajcie znać w komentarzach. Zostawiajcie dużo łapeczek. Jak szybko wbijecie 15 tysięcy łapeczek, to jedziemy dalej. I pamiętajcie, bo w moim województwie jeszcze są zamknięci fryzjerzy, także jedna łapka w górę to jeden włos obcięty, jak już pójdę do fryzjera. Także pamiętajcie, nie bójcie się, bo... Wszystko będzie dobrze!